Barbara Janina Łukowiak Wzgórza szorciaków bez spisu Rozdział piąty Denerwująca rozmowa Dlaczego ja? Paznokietek spytał Karolek z rozpaczą wpatrując się w szorciaka. Chłopiec nadal siedział na trawie niedaleko rzeczki i wciąż nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Chociaż starał się ze wszystkich sił obudzić, nie udawało mu się. Ponieważ w głębi serca jesteś dobry, odparł szorciak po dłuższej chwili zastanowienia. Te twoje krzyki, arogancja to tylko pozory. Tak naprawdę jesteś wspaniałomyślny, dzielny i kochany. Mały ludzik usiadł na trawie obok chłopca. Już nie uciekał. Był pewien, że na razie Karolek nic mu nie zrobi. Chciał jeszcze coś dodać, ale chłopak gwałtownie poderwał się na nogi i krzyknął. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Chcę natychmiast wrócić do domu. Wypuść mnie paznokietek. Czy ja cię trzymam i cię chcesz? Człowieczek wykonał ręką ruch, wskazując nieokreśloną stronę. Mówię ci po dobroci. Chłopiec zacisnął dłonie w pięści i groźnie spojrzał na małego mężczyznę. Jak nie powiesz mi, jak mogę wrócić, to. To co mi zrobisz? Szorciak spojrzał na Karolka kpiącym wzrokiem. Zamkniesz mnie jak tego biednego kotka w piwnicy? Skąd o nim wiesz? zapytał wojowniczo Karol. Ja dużo wiem, odpowiedział smutnym głosem ludzik. No dobra, koniec żartów. Powiedz mi, jak mogę wrócić? To proste, stwierdził mężczyzna i strzypnął niewielki pyłek z kubraczka. Tak? Ucieszył się chłopiec. Mów szybko! – Wystarczy, jeżeli odnajdziesz swoje serce – powiedział Szorciak, patrząc prosto w oczy Karolka. – Ha, to przecież oczywiste – zawołał radośnie Karol. – Już je znalazłem, jest tutaj, po lewej stronie mojej klatki piersiowej. Chłopiec roześmiał się. – Doprowadź, wracamy. – Mówiłem, że wrócisz dopiero wtedy, kiedy znajdziesz swoje serce. Człowieczek nadal nie ruszał się ze swojego miejsca na trawie. – Zgłupiałeś? Cały czas mam swoje serce przy sobie. Gdybym go nie miał, już bym nie żył paznokietek. Przyłóż rękę do mojej piersi. O, tu! Chłopiec nachylił się i niemal siłą przyłożył małą rączkę do swojej klatki piersiowej. – Czujesz, jak bije? – oznajmił przekonującym tonem. – Tak, czuję wyraźnie. Ale, Karolku, ja nie mam na myśli tego serca. Głos szorciaka był spokojny, a jego oczy bacznie przypatrywały się chłopcu. A jakie? Ludzie posiadają tylko jedno. I skąd, paznokietek, znasz moje imię? Mama, tak się do ciebie zwraca. Ale masz rację powinienem cię nazywać paznokietek roześmiał się ludzik. Ty, mały pokrako! Karol rzucił się z pięściami na małego ludzika, ale ten był już pięć metrów przed nim. Chłopiec zorientował się, że działając w ten sposób, nic nie osiągnie. Postanowił zmienić taktykę. No dobrze, nic ci nie zrobię powiedział ugodowym tonem. O co chodzi z tym sercem? Uczyłem się przecież, że ludzie posiadają tylko jedno. I tak? I nie odpowiedział szorciak przekonasz się o tym, jak odnajdziesz swoje serce a ten w kółko o tym samym wypuść mnie, słyszysz? Masz mnie natychmiast wypuścić, paznokietek, nie wytrzymał Karol. Jesteś nierefalmowalny paznokietek, wesnął szorciak. Przestań tak do mnie mówić, mam na imię Karol. Chłopiec krzyczał już bardzo głośno, ale nie robiło to na mężczyźnie żadnego wrażenia. Nadal mówił bardzo spokojnym tonem. Tak często to powtarzasz, że słowo to stało się Twoim drugim imieniem. Uważaj, jak je będziesz wypowiadał, bo im częściej to będziesz robił, przylgnie do ciebie i nikt już nie będzie pamiętał twojego prawdziwego imienia. Bzdury! To nie jest możliwe! Karolek gwałtownie pokręcił głową. Mylisz się, jesteś teraz w innym miejscu, a tutaj obowiązują inne prawa niż w twoim świecie. Masz rację. U nas dobry zwyczaj każe się komuś przedstawić. Ty znasz moje imię, a ja twojego nie. Chyba, że u was każdy jest anonimowy. Tyle was jest, to by spamiętał te wszystkie imiona, odparł Karol kpiącym głosem. Och, bardzo Cię przepraszam. Rzeczywiście już dawno powinienem się przedstawić. Mam na imię mieszko. Szorciak wstał i ukłonił się nisko. Dobra mieszko, wyprowadź mnie stąd! Zawołał ze zniecierpliwieniem Karolek. Chodź w takim razie za mną! Mężczyzna otrzepał spodnie z resztek suchej trawy, machnął ręką i podszedł do wąskiej ścieżki. Wypuścisz mnie? zdziwił się chłopiec i cicho powiedział do siebie. Coś za łatwo poszło. Muszę być bardzo ostrożny. Zaraz się o tym przekonasz odpowiedział człowieczek, wchodząc szybko na niewielkie wzniesienie. Po chwili. Całkowicie zniknął z oczu chłopca. Karolek, jak mógł najszybciej, podążył za szorciakiem. Znowu poczuł się naprawdę niepewnie. Był sam w nieznanym i dziwnym miejscu, i nawet nie mógł liczyć na pomoc tego dziwnego ludzika. Zasapany stanął na szczycie dość stromego pagórka. Rozejrzał się dookoła i nagle bardzo głośno się roześmiał.